I teraz jeszcze mamy okazję na to, żeby przejąć piłkę i wykonać się może ten ostatni atak kieleckiej korony. I zagrana piłka na Rzewłakowa. Musi ją przyjąć i rozsądnie rozdzielić. Rzewłakow bardzo dobrze do Lenartowskiego. Trochę przeszkodził nowy sędzia. Będzie Korzym! 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 Yes! 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 Gol! Maciej Korzym! Żyjemy! 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 Jeden punkt! Żyjemy! Jest gol! 90. minuta! Co tu się dzieje? Coś nieprawdopodobnego! Wszystko było przeciw nam! Wszystko w tym meczu było przeciw nam! Jedna czerwona! Druga czerwona! Bramka! Wszystkie głupie decyzje, beznadziejne decyzje sędziego. I co? I strzelamy bramkę! Jest 1-1! To jest niesamowite po prostu, co tu się dzieje! Nieprawdopodobne! Jest gol, jest bramka i jest remis! Nie wiem w ogóle, jak to skomentować nawet w tym momencie! Fantastyczna sprawa! Maciej Korzym! Niesamowite! Tylko dotrzymać to! Dowiesz to do końca. Mam jeden komentarz. Brawo Korona. Brawo, brawo Maciej Korzym. Nieprawdopodobne. Co tu się dzieje? I krzyki z trybun. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. I koniec, koniec spotkania. Koniec spotkania. Jest remis. Coś nieprawdopodobnego. Maciej Korzym. Co to było? Ja nie mogę nawet oddechu w tym momencie złapać, bo to ciężko jakkolwiek skomentować. Widzieliście wielokrotnie w meczach piłkarskich rzeczy, które są nieprawdopodobne. Na pewno kibice piłkarscy znają takie historie, które są nieprawdopodobne. Mecze, chociażby finał Ligi Mistrzów, Liverpool-Milan, Widzew, który grał z Brentby. My mamy dziś taką sytuację tutaj. Maciej Korzym wykonał ostatnie kopnięcie w tym meczu i to ostatnie kopnięcie znalazło drogę do siatki. 1-1! 90. minuta, grając w 9 przeciwko całemu żółtego świata, tak można powiedzieć, które się sprzysiągło tutaj dziś na arenie Kielc. Zdobywamy jeden punkt. Kto jest bohaterem? Nie Maciej Korzym. Cała drużyna Korony Kielce, która nie złożyła broni.